To jest Kubuś. Kubuś ma 10 tygodni i bije mu serce. Waga jest wierna oryginałowi w ciągu tych miesięcy. Rozmowa dwóch bliźniaków w brzuchu u mamy. Powiedz mi, czy ty wierzysz w życie po porodzie? Po porodzie? No jasne, że niby jak tam będzie po tym porodzie? No, będzie dużo światła i będziemy biegali na naszych nogach i będziemy jedli ustami. Ustami jedli, przecież my się żywimy się przez pępowinę. Co ty gadasz w ogóle? A na nogach jak będziesz biegał? Niby pępowina ci zabroni. No nie wiem, mi się wydaje, że będzie to możliwe. Co ty klepiesz? Po porodzie jest koniec, rodzimy się i kropka. Nie ma nic więcej. Nie ma. No! Hej, co ty gadasz? Wiesz co? Mnie się wydaje jeszcze jedno, że po porodzie to zobaczymy mamę. Mamę! Ty wierzysz w mamę? Ty chyba jesteś normalnie... Weź daj spokój, że niby gdzie ona jest i... No mama, no dzięki niej w ogóle istniejemy w tym brzuszku. No że niby gdzie ona jest, co? No powiedz mi coś, masz jakiś dowód? No wiesz co, tak mi się wydaje, że czasem, kiedy przestajemy rozmawiać i możemy się wsłuchać, to ona zaczyna mówić. Mówi do nas i głos jej jest bardzo czuły i śpiewa piosenki. A jak dotknie naszego brzuszka, to swojego brzuszka, to czuć jej dotyk. I wiem, że ona nas kocha. I po porodzie myślę właśnie, że spotkamy się z nią i będziemy mogli razem z nią już kroczyć. Już będzie pełnia, już będzie szczęście, już będzie wszystko. To w końcu co? Wierzysz w życie po porodzie? No nie wiem, może jednak tam coś jest. Ignaz jest tego dowodem, że życie po porodzie jest. Kto miał rację? Niech wciśnie spację. Kogo wybierasz? Jasię czy Małgosię? Obu, przytulisz do siebie. Okej, okay, oczywiście do pragęby. Ustami! Jeść ustami! Przecież my jemy... Chcesz chodzić, on zrobił kupę! Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstaną. Czy wierzysz w życie po porodzie? Ignaś.